Witamy w siódmym już odcinku cyklu filmowego COP – Historia, ludzie, zabytki. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony bardzo ważnej branży, której zakłady zostały zlokalizowane w obrębie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Mówimy konkretnie o branży gumowej. W ramach COP-u zostało założonych kilka zakładów wskazanej dziedziny przemysłu. 9 kwietnia 1938 roku wydana została ustawa o ulgach inwestycyjnych, wprowadzona w życie 15 kwietnia tegoż roku. Ustawa dotyczyła całego terytorium Rzeczypospolitej, aczkolwiek zwrócono w niej uwagę na szczególne przywileje podatkowe zakładów budowanych w COP-ie. Zawierała wykaz 40 rodzajów przedsiębiorstw, które w COP-ie otrzymać mogły określonego rodzaju ulgi. Były to m.in. wytwórnie wyrobów gumowych potrzebnych dla obrony państwa oraz wytwórnie masek i pochłaniaczy przeciwgazowych, wytwórnie kauczuku sztucznego i innych mas plastycznych oraz wytwórnie mechaniczne obuwia typu wojskowego. Najważniejszym zakładem przemysłowym omawianej branży była wybudowana w Dębicy fabryka opon samochodowych Stomil, podlegająca pod macierzysty zakład w Poznaniu. Dyrektorem zakładu był Jan Piotrowski. W czerwcu 1939 roku zwiedzał on zakład w Dębicy, m.in. w towarzystwie Eugeniusza Kwiatkowskiego, wicepremiera i ministra skarbu, uważanego za jednego z współtwórców COP-u. Historia zakładów dębickich Stomil rozpoczyna się w marcu 1937 roku, kiedy to poznańskie przedsiębiorstwo zakupiło 30 hektarów zalesionych gruntów na przedmieściu Dębicy. Roboty terenowe rozpoczęły się w jesieni tego samego roku. Do właściwych prac budowlanych i montażowych przystąpiono 1 kwietnia 1938 roku. Już 3 miesiące po ich rozpoczęciu ukończono konstrukcję głównej hali fabrycznej. Wytwórnia wyposażona była m.in. w zakupione w Anglii urządzenia firmy Francis Shaw Co. Limited Manchester. Wiele bardzo pięknych fotografii związanych z zakładami Stomil w Dębicy znajduje się w zasobach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Przedstawiają one m.in. jedną z wizyt wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz fotografię katalogową opony wyprodukowanej we wspomnianych zakładach. Dzięki uprzejmości Muzeum Regionalnego w Dębicy pozyskaliśmy wiele ciekawych fotografii ukazujących zakłady dębickie funkcjonujące po II wojnie światowej. W posiadaniu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli znajdują się dwie nieużywane opony przeznaczone do motocykla Sokół. Wyprodukowane zostały przez firmę Stomil u schyłku lat 30. Dzięki uprzejmości firmy oponiarskiej Dębica S.A. pozyskaliśmy bardzo ciekawy zbiór fotografii przedstawiających różne sceny z przedwojennego funkcjonowania zakładu. Przedstawiają one m.in. drogę łączącą fabrykę z główną arterią, portiernię, główną halę fabryczną i salę reprezentacyjną. Bardzo pięknymi zdjęciami są te, które przedstawiają laboratorium chemiczne i warsztatowe oraz rozdzielnię niskiego napięcia fabryki Stomil w Dębicy. Bardzo symboliczną fotografią jest ta, która przedstawia pierwszą wyprodukowaną oponę Stomil w dębickich zakładach. W ramach wystawy stałej Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego znajdować się będzie oryginalna opona Stomil wyprodukowana przed II wojną światową w dębickich zakładach. Jest ona własnością firmy oponiarskiej Dębica S.A. Niezwykle ważną rolę w omawianej branży odegrał inżynier Wacław Szukiewicz. Wynalazł on bowiem metodę produkcji syntetycznego kauczuku wyrabianego ze spirytusu, tak zwanego keru. Metoda ta została wykorzystana w drugim zakładzie utworzonym w Dębicy, a były to mianowicie zakłady chemiczne Dębica S.A. Próbna partia keru w ilości 300 kg została wyprodukowana w grudniu 1938 roku. Do wybuchu II wojny światowej wyprodukowano łącznie około 100 ton kauczuku. Niestety nie zachowało się zbyt wiele materiałów związanych z fabryką keru w Dębicy. Na łamach jednego z numerów codziennej gazety handlowej znajdują się fotografie przedstawiające budowę fabryki syntetycznego kauczuku. Napisano również na jej temat krótki artykuł, w którym wskazano: względy, które przemawiają za tym, by uważać ją za jedną z najciekawszych fabryk COP, nie wynikają bynajmniej z jej wielkości, ilości zatrudnionych robotników lub jej specjalnej wagi dla naszego życia przemysłowego. Nie, względy te są natury innej. Ta
fabryka chemiczna stwarza bowiem u nas zupełnie nową dziedzinę produkcji chemicznej. Jest owocem pracy wyłącznie polskich chemików i techników. W słynnym dziele sztafeta Melchiora Wańkowicza znajduje się ciekawy fotomontaż zrealizowany przez słynnego polskiego grafika Mieczysława Bermana. Przedstawia ona połączenie wizerunku ziemniaka oraz opony, co oczywiście związane było z tym, że ziemniaki stanowiły surowiec wyjściowy do produkcji alkoholu etylowego, który wykorzystywano do produkcji keru. Na marginesie chciałbym wspomnieć o mało znanej informacji, iż w Dębicy w związku z tworzonymi zakładami kauczuku zaczęto tworzyć osiedle robotnicze. Niestety wybuch wojny przerwał w tej mierze dalsze plany. Natomiast w przedwojennym czasopiśmie Przegląd Samorządowy zachowały się fotografie dwóch wybudowanych bloków. Jeszcze w ramach rejonu bezpieczeństwa, czy też bardziej znanego terminu trójkąta bezpieczeństwa przed budową COP-u, została utworzona w 1931 roku przez chemika Oskara Schmidta Polska Spółka dla Przemysłu Gumowego SA w Sanoku. Mimo okresu wielkiego kryzysu ekonomicznego, prywatna firma notowała stały rozwój. Do zasobów Muzeum COP-u trafiły dwa ciekawe i rzadkie eksponaty. Pierwszy z nich to reklama opon Identek wskazanej firmy oraz dwa fleki z Sanoka, które były elementem bardzo szerokiego asortymentu produkcyjnego. W Archiwum Państwowym w Rzeszowie, oddziale w Sanoku, znajdują się interesujące materiały przedstawiające m.in. zdjęcia oraz reklamy związane z sanocką wytwórnią. Innym ważnym przedsiębiorstwem Centralnego Okręgu Przemysłowego były małopolskie zakłady gumowe Wudeta w Krośnie. Produkowały one m.in. obuwie wojskowe. Zakład został uruchomiony jeszcze w 1928 roku. Nasze żmudne poszukiwania na terenie nie tylko COP-u, ale w zasadzie całej Polski doprowadziły nas do fizycznego pozyskania fotografii przedstawiających pracowników tejże wytwórni. Ważną rolę w omawianej branży pełniła również Wojskowa Wytwórnia Sprzętu Przeciwgazowego w Radomiu, produkująca maski przeciwgazowe. Podzespoły do wskazanych masek produkowały m.in. wspomniany Zakład Sanocki oraz Zakłady Kauczukowe Piastów SA oraz Wojskowa Wytwórnia Węgla Aktywnego w Skarżysku Kamiennej. W naszych zbiorach znajduje się polska maska przeciwgazowa typu FMSP-C2 przeznaczona dla ludności cywilnej. Na koniec mała niespodzianka. Chcielibyśmy przedstawić małą, ale też nieznaną ciekawostkę. Otóż według dokumentu ze wspomnianego Archiwum Państwowego w Rzeszowie, oddziale w Sanoku, okazuje się, że prawdopodobnie wspomniany Jan Piotrowski przybył do Sanoka, do również wspomnianego Oskara Schmidta, w celu nawiązania współpracy przy utworzeniu oddziału produkcji opon samochodowych jeszcze w 1933 roku. W treści pisma wystosowanego przez fabrykę sanocką przedsiębiorstwa Zjednoczone Fabryki Maszyn, Kotłów i Wagonów L. Zieleniewski i Fitzner Gamper S.A. do centrali przedsiębiorstwa w Krakowie zapisane jest m.in. Odwiedził nas w dniu dzisiejszym pan Jan Piotrowski, członek zarządu fabryki Stomi, w towarzystwie trzech panów. Podczas zwiedzania naszej fabryki napomknął jeden z panów, że słyszeli o istnieniu w Sanoku jakiejś fabryki wyrobów gumowych, którą po zwiedzeniu Placu Drzewnego jako ostatniego z naszych obiektów wskazaliśmy tym panom nadmieniając, że dostarczymy tej fabryce wiele matryc i urządzeń do ich wyrobów. Na to ci oświadczyli, że pójdą odwiedzić pana Schmidta, co wskazywałoby na to, iż właściciela fabryki gumy dobrze znają. Odnosimy wrażenie, że panom tym szło najwięcej o nawiązanie kontaktu z fabryką wyrobów gumowych, a projekt założenia tutaj fabryki jest tylko pretekstem, aby pewien nacisk wywrzeć na fabrykę gumy. Przypominamy sobie, że już po wykończeniu fabryki tej w ubiegłym roku opowiadał budowniczy stawiający tę fabrykę, że fabryka w bardzo krótkim czasie będzie rozszerzona i będzie wyrabiać opony automobilowe wspólnie z jedną poznańską firmą. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcamy do dalszego śledzenia naszej serii. Będziemy oczywiście wdzięczni za udostępnianie wszelkiego rodzaju materiałów związanych z rodzinnymi epizodami Centralnego Okręgu Przemysłowego. Na pewno zobaczycie nas częściej. Do usłyszenia
i do zobaczenia.